Jaki inwerter będzie odpowiedni dla instalacji o mocy 10 kW skierowanej na południe? Idealnym rozwiązaniem będzie falownik stringowy w tym przypadku, wyposażony w dwa MPTK-y, które pozwolą nam podzielić tą instalację na dwie części, tak zwane stringi. Istotnym parametrem takiego falownika, na który należy zwrócić uwagę, jest jego moc, napięcie startu, przy którym falownik rozpoczyna pracę, zakres pracy MPTK-a, w której on pracuje. Również ważnym parametrem jest jego wydajność, stopień ochrony IP, w zależności od lokalizacji montażu tego falownika. Również istotną kwestią dla nas jako przyszłego posiadacza takiego falownika jest jego gwarancja, czyli ile lat ma standardowo falownik, obecność autoryzowanych punktów serwisowych, które mogą nam go naprawić. Dobierając taki falownik do takiej instalacji, należy wziąć też pod uwagę, iż falowniki powinny być delikatnie przewymiarowane. Mówimy tutaj o zakresie od 5 do 15% w zależności od producenta. Dla instalacji o mocy 10 kW optymalnym falownikiem będzie falownik o mocy około 9 kW.